Soczysty i bardzo aromatyczny schab gotowany w mleku, którego przyrządzenie jest bardzo proste. Tak przygotowana wędlina jest bardzo delikatna i dietetyczna. Smakuje wyjątkowo. Polecam ten przepis, a po inne zapraszam Was na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Schab myję i osuszam. Nacieram go przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Przyprawiam pieprzem. Solą i majerankiem. Przyprawy bardzo dokładnie wklepuję w mięso. W ten sam sposób przyprawiam schab z każdej strony. Teraz odkładam go na około 4 godziny do lodówki, aby się zamarynował. Po tym czasie mięso przekładam do garnka. Zalewam je mlekiem i wodą. Płyn ma zakryć schab. Dodaję liście laurowe i ziele angielskie. Mięso gotuję na małym ogniu około 40, maksymalnie 45 minut. Po ugotowaniu zostawiam schab, aby całkowicie wystygł w garnku. Dopiero kiedy wystygnie, wyciągam go i kroję. Taka domowa wędlina jest naprawdę pyszna. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. A po inne zapraszam na talerzpokus.tv.